Tak, ten infobot był z planety Kalebo 3, która jest naszą kolejną planetą. Aczkolwiek my jeszcze się nie udamy na Kalebo 3, ponieważ mamy jeszcze jedną rzecz tutaj do zrobienia i wtedy będziemy mogli powiedzieć sobie, że hej, lecimy na planetę Kalebo 3. Ale jeszcze musimy jedną rzecz tutaj między innymi ogarnąć. Mianowicie, jest jeden upgrade, albo jeden gadżet, który musimy zdobyć tutaj. I my to oczywiście zrobimy, of course. Ale mówię, coraz bardziej czuję finał gry, coraz bardziej czuję finał gry i to dosłownie, nie? To jest z jednej strony fajne, z drugiej strony takie smutne, no ale no niestety. Musi się coś skończyć, żeby coś się musiało zacząć w tym wypadku. I jak najbardziej godzę się na to, że w tym wypadku musi się tutaj skończyć Ratchet i Clank. A tu co? Halo, halo? Nie możemy się tutaj dostać. Żeby się tutaj dostać, chyba musimy być tym gigantycznym Clankiem, co nie? A nie, żeby się tutaj dostać, to byśmy musieli mieć tego, no. Jak to się nazywa? Mam to na końcu języka. Pewien upgrade inny. No więc teraz popłyniemy sobie tutaj, ponieważ tutaj jeszcze nie byliśmy. Musimy przepłynąć przez te okręgi tutaj. Dobra, sorki, że takie nagłe cięcie było, ale musimy zrobić coś takiego tutaj. Czyli widzicie, R2 musimy sobie, że tak powiem, troszeczkę szybciej płynąć, takiego speeda pod wodą robić. I teraz chyba dostaniemy się do tego, o czym ja tutaj sobie myślałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek cierpliwości. O kurde, czasówkę mamy. Więc płyńmy szybko. Tak, mamy to, mamy to. Proszę państwa, mamy to. Okej, okay, więc mamy Bolt Grabber. Czym jest Bolt Grabber, pewnie się zapytacie. Otóż Bolt Grabber jest fajnym upgrade'em, który polepsza zasięg zbierania śrubek. I to dosłownie. Więc tak na dobrą sprawę mamy tutaj chyba wszystko zrobione, nie? No, nie widzę tutaj sensu, żeby coś robić, więc chyba możemy lecieć już na Kalebo 3. Tak, Gadgetron Site Kalebo 3. Więc lecim! This is starting to become annoying. I'm not sure why I bother with you incompetent idiots. All right, I'll try this one more time. You are my most elite troops. I'm sending you down to the planet's surface to destroy those troublemakers. Now go! Oh, and if you have to destroy Gadgetron to get rid of them, so be it.
Więc dobra. Drake jest zdenerwowany lub po prostu poddenerwowany tym, że Ratchet i Clank dalej żyją i postanowił wysłać silną jednostkę na nich, w sensie na Ratcheta i Clanka, pod nazwą Elita Blarg. Są oni najpotężniejszymi żołnierzami Blarg i elitarnymi komandosami. Dlaczego jest to aż tak przerażające? Ponieważ są oni w stanie zniszczyć Gadgetron. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to oczywiście wojnę. I tak szczerze się zastanawiam, czy by czasem tego Wheezy Bomba Gun kupić. Tak szczerze. Tesla Claw? Kurde. Tesla Claw dosyć drogie. Może kupimy, co? Okej, więc zobaczymy, na czym to polega. Ale tak czy siak, jeżeli chodzi o soundtrack, to Kalebo trzyma bardzo ładny. Zresztą jak każda planeta. No i oczywiście też nie zignorujmy faktu, że jest on piękny i tak dalej, ale graficznie też Kalebo 3 ładnie wygląda. Klebo 3 troszeczkę mi jedną planetę przypomina. Teraz muszę sobie przypomnieć, co to była za planeta, ale wiem, że ją zwiedzaliśmy w tym let's playu. Jaką planetę mi może to przypominać? Chyba Aridię. Nie, przepraszam, nie Aridię. Kerwan. Wiecie, Kerwan Metropolis. No. To mi właśnie Kerwan przypomina w tym momencie i to bardzo. I ten cały fitness club tej fitnesserki, która z Quarkiem założyła ten fitness club. I tutaj możemy zdobyć skill pointa. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mogę spróbować. Na czym polega owy skill point? To skill point ten polega na tym, żebyśmy właśnie cały ten tor bez uderzenia w bombę przeszli. Ale mi się raczej to nie uda, bo znając moje szczęście, w tym wypadku nieszczęście, to no, jestem skazany na to, że mi się raczej to nie uda. No, mówiłem. Więc naraz, skill point, miło było cię poznać. W sumie dla mnie to nie jest aż taka wielka strata. Ja wiem, że dla niektórych to jest strata, no ale dla mnie osobiście nie. I zaraz się pojawią takie głosy, że to tylko udowadnia to, że masz gównianego skina w Ratcheta. W sensie gównianego skilla w Ratcheta, bo no nie robisz skill pointów. No i co z tego? Rozumiem, że skill pointy są dla niektórych bardzo ważne, no ale no nie dla wszystkich. No ja na przykład, jak będę chciał sobie kiedyś poskill pointować, to sobie poskill pointuję. A jako, że teraz nie chcę i nie widzę trochę sensu, bo zwykle skill pointy robiłem tak losowo trochę, to po co mam to robić teraz, żeby, nie wiem, po co mam się teraz tryhardować, skoro mogę to zrobić kiedy indziej lub we własnym zakresie, wcale nie musi być to let's play. Sorki, że nic nie mówię, ale skupiam się. I to bardzo się skupiam. Bo jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Woo! Woo, woo! Woo! I od początku. To już się nudne robi. Sorki, że nic nie mówię, ale mówię, skupiam się teraz strasznie i to bardzo, bardzo strasznie.
żeby jakoś przejść. Hey, we finally get to meet the help desk girl. I hope she's cute. What should that matter? Oh, man. Come here often? Actually, I work here, so I come here all the time. Oh, yeah. I've been following your progress. Here, shh, take this. It's a map-o-matic. It will be very helpful. I'll see you later. Bye, sweetie. I think she likes me. Więc Clank zakochał się w tej pani od Helpdesk. Właśnie tej, która nam dała upgrade pod nazwą Map-O-Matic. A raczej gadżet pod nazwą Map-O-Matic. Śmieszna sprawa, bo Ratchetowi zrobiło się przykro, bo on myślał, że jest to prawdziwa jakby kobieta, a nie robotyczna. I Map-O-Matic jest takim gadżetem, dzięki któremu będziemy mogli obczaić wszystkie lokacje złotych śrubek w grze. Tak więc, no. Możemy teraz udać się jeszcze dalej. Gadgetron Lobby? O kurde. Jest tutaj coś jeszcze do roboty? Czy nie? Nie, tutaj nie mamy nic takiego do roboty, więc możemy do tej taksówki wciąć. Tak swoją drogą zdobyliśmy w końcu tego skill pointa, bo okazuje się, że jednak nie trzeba tego robić za pierwszym razem, tylko za którymś razem z rzędu. I jako, że za którymś razem z rzędu udało mi się, wiecie, tak bezproblemowo przejść teraz ten tor przeszkód, więc mogę powiedzieć, że dałem radę, że fajnie, że kurde, pozdro 600. Więc teraz możemy pójść w tę stronę i jeszcze tutaj co nieco pozwiedzać, ponieważ tak na dobrą sprawę musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, a raczej parę rzeczy. I tyle z Kalebo 3. Serio, tyle będzie z Kalebo 3. Okej, drzwi nam się otworzyły. Ta sekcja mi się bardzo kojarzy z tym, z rebootem, bo w reboocie było też coś takiego, jak pamiętacie. Nie pamiętam już dokładnie na której planecie, ale wiem, że było to na jednej z planet, kiedy robiłem live'a rok temu z reboota. I chyba wiem, jak mam to zrobić. Bo tutaj widzieliście, był przycisk. Więc teraz trzeba podlecieć do niego. Chyba. A może trzeba zrobić coś takiego? Nie, nie. Prędzej trzeba podlecieć, więc spróbujmy podlecieć tutaj i aktywować ten przycisk. Okej, okay, udało się. W sumie nie trzeba było podlecieć, mogłem sobie po prostu tak ogo zestrzelić. Okej, okay, tak też można. A jednak nie można, ponieważ zamknięto mi znowu. I czyżby znowu była ta sama sekcja?
No nie mówcie mi. Wiecie co? Może ogarnijmy sobie PDA i kupmy sobie trochę ammo do tego, do blastera. Takie pazdro 600, ponieważ zamiast użyć blastera, użył pyrosiktora. Tak, zrobiłem tak, dlatego że powody. Powody są zawsze fajne. Ale szczerze chcę zobaczyć, jakby się ta nowa broń sprawowała, więc czekajcie chwilę. Okej, okay, jesteśmy gdzie jesteśmy. I teraz bierzemy pyrosiktor. Troszeczkę zrobiłem małe przemeblowanie, jak sami zresztą zauważyliście, no ale to raczej było pewne, że kiedyś się popierdzielę i zrobię przypadkowe przemeblowanie. Więc kurde, płońcie żywcem. Nic tu po was. No, dokładnie, nic tu po was. Jeszcze będę musiał sprawdzić tą nową broń, którą żeśmy kupili. Tak szczerze. Ej, swingshot. Dobra, bo teraz już popierdziliłem te... Dawaj. No naprawdę, seriously, znowu tutaj. Trudno się mówi. Trzeba jeszcze raz przechodzić. Okej, okay, runda druga w fagasy jedne. Ale z nimi to się chyba szybko rozprawię, tak mi się wydaje. No, no widzicie? Szybko. Nanotek. Dobra, Gadgetron. Gadgetron może będzie moim tym. Może będzie moim checkpointem. Oby. W ogóle coś wam pokażę, coś wam zademonstruję, jeżeli chcecie. A mam nadzieję, że chcecie. Powiedzcie, że chcecie. Powiedzcie, no powiedzcie, kurde, że chcecie. Powiedzcie. To coś zaprezentuję. Otóż ta broń, którą kupiłem, jest nie na darmo. Patrzcie teraz na to. Czekajcie, może stanę sobie tutaj. Widzicie? To jest taka samonaprowadzająca rakieta. W sensie, że mamy ją samonaprowadzić. Ej, no kurde! Co jest? Myślałem, że Gadgetron będzie moim checkpointem. Halo! Okej, jestem z wami z powrotem. I teraz... Swingshot! I chyba tutaj jest złota śrubka, coś czuję. Nie ma? Ej, ale w reboocie w podobnym miejscu była złota śrubka. O ile dobrze pamiętam. Kurde, czy ja tutaj, czy ja mam jakąś amnezję? Okej, okay, to było sprytne.
Mamy jedno ammo do Wheezy Bomba, czyli do tego, co żeśmy sobie kupili. Och, man, i znowu to samo. Teraz Spyro Sictorem, ho, ho, ho! Czy was nie posrało czasem? Okej, okay, runda druga, cwaniaki. Spyro Sictorem, kurde. Też mam Pyro Sictor i się nim nie chwalę, kurde. No i widzicie, po co wam to było, kurde. Mogliśmy, kurde, nawet fajną więź z ten ogarnąć sobie, ale wy nie, bo po co? Po co fajne więzi tworzyć? Lepiej od razu wyskakiwać na mnie z brzydkimi broniami. Ej, to właśnie sobie zdaję teraz z tego sprawę, że to właśnie było Kalebo 3. Co żeśmy wtedy zwiedzali w reboocie. Bo rozpoznaję to. Ja rozpoznaję ten statek. I tych ziomków, co strzelali. Ten statek, co też nas bombardował i ten. Okej, jestem z powrotem. Jak widzicie, przed chwilą skasowałem sobie stateczek. Ten, który nam tak bardzo przeszkadzał. I teraz w sumie będziemy zaraz sobie ich atakować. Pewnie. Czemu by nie? To jest teraz ta sekcja, już ją pamiętam. Oh no! Więc teraz trzeba zrobić coś takiego, a tak na serio to zaraz się zrzucimy na nich Spyro Sictorem. Więc pozdro 600, moi drodzy. Pozdro 600. Ile śrubek tu będzie, ja pierniczę. Tyle, że ta sekcja była dłuższa w reboocie. To jest krótsza. O, ho, ho, ktoś tu na nas czeka. Ktoś tutaj na nas czeka i będziemy musieli do tego kogoś podejść. Excuse me, sir. I was wondering if you were concerned about the invasion. Son, our defenses are the best money can buy. Don't give it another thought. You ever been on a hoverboard? Yeah, once or twice. I am in search of a hip young star to represent my newest line of boards. Someone the kids can look up to. And I am your man. If you can beat my test bots in a race, the job is yours. Więc okej. Ten ziomuś to jest szef Gadgetronu i proponuje nam on wyścig hoverboardowy. I jeśli go wygramy, to Ratchet stanie się gwiazdą. To dosłownie gwiazdą tej planety. Więc jedziemy z koksem. Możemy tutaj robić różne akrobacje. I tak, powiem szczerze, że ten wyścig no nie jest opcjonalny, więc jest on bardzo wymagany. I trochę mi to przypomina tego Spyro trójeczkę, jak pamiętacie zresztą. I jego, że tak powiem, wyścigi deskorolkowe. Co prawda tutaj mamy hoverboard, ale no, hej. Prawie jak Spyro 3.